boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Jakieś pół godziny temu wróciliśmy już do domu. Artek kupił sobie telefon, bo tak jak Wam wspominałam, po prostu upadł mu i ta szybka popękała. Powiem Wam, że pierwszy raz widziałam taką popękaną szybkę. Po prostu taka pajęcza sieć. I nawet się troszeczkę śmiałam, bo chyba jest nawet taki film i śmiałam się właśnie do niego, że chyba musiał oglądać non-stop ten film, bo innego chyba nie dałoby rady. W każdym razie Mikołaj w tym roku przyniósł nam telewizor już powieszony na ścianie. Głośnik to dostałam, głośnika nie kupowaliśmy, ale powiem Wam, że naprawdę warto zainwestować właśnie w te soundbary. Ja mam też na dole i całkowicie inaczej się ogląda, czy słucha się muzyki, czy to po prostu rewelacja. Rewelacja. Ten, który mamy na dole, jest większy i ma większą moc, natomiast tutaj mamy mały ten pokój, małą tą sypialnię, więc akurat jeżeli chodzi o ten pokój, tutaj pasuje. Także no, my w tym roku jesteśmy z prezentów bardzo zadowoleni. Artek kupił sobie również tą bieliznę termiczną. Powiem Wam, że trafiliśmy na fajną promocję i naprawdę po tych promocjach to widać, ile te rzeczy są tak naprawdę warte. Potem Wam pokażę te wszystkie zakupy, bo jeszcze kupiłam Martkowi dwie bluzy, kupiłam sobie kurtkę, ale powiem Wam, że w sklepie całkowicie inaczej wyglądała i chyba tą kurtkę oddam. Jakoś, jak przyjechaliśmy do domu, to jakoś mi się ta kurtka już nie podoba. Wiecie, w sklepach inne światło, inaczej i te lustra też inne. Natomiast do domu jak się przyjedzie i czasami spojrzy się krytycznym wzrokiem, nie jest zła ta kurtka, natomiast jednak chyba poszukam czegoś po prostu innego, szczególnie, że po nowym roku myślę, że będą jakieś wyprzedaże, promocje. Także na pewno się rozejrzę. Tam, gdzie kupowaliśmy tą bieliznę termiczną, to też były bardzo fajne kurtki, ale po 500 zł. Bardzo fajne, natomiast nawet przymierzałam i podobała mi się jedna szczególnie, ale wiecie co, też poczekam właśnie, może rzeczywiście po tym nowym roku będą jakieś fajne obniżki. A już tak naprawdę niewiele zostało. Artek kupił sobie buty, chyba Wam nie mówiłam. Buty sobie kupił, właśnie tą bieliznę termiczną, telefon, te dwie bluzy, także... Kupiliśmy również domek do świątecznego miasteczka, ale już jest na dole, więc jak zejdę na dół, to wam pokażę, jak ten domek wygląda. Domek kupowaliśmy w Action. Artek przywiózł jeszcze z Niemiec jedną ozdobę taką do zawieszenia i dwie skarpety świąteczne. Także też Wam, jak tylko zejdę na dół, bo to już wszystko tam wisi, jak tylko zejdę na dół, to Wam oczywiście pokażę. A jak na razie, kochani, ja biorę się tutaj za porządki, bo rano tutaj nic nie zrobiłam, bo tak szybko pojechaliśmy, więc przydałoby się tutaj troszeczkę posprzątać, pościelić łóżko i jak z tym wszystkim się uporam, to do Was wracam. No i zrobimy sobie taki króciutki hol zakupowy z tymi rzeczami, które mam po prostu tutaj na górze. Natomiast jak zejdę na dół, to pokażę Wam po prostu resztę rzeczy. Chociaż może nie tak od razu, bo Artek coś wspominał, żebyśmy pojechali na zakupy takie typowo spożywcze. Póki jest widno, bo powiem Wam szczerze, że wieczorem jak się jedzie po ciemku, to no, ludzi się jeszcze bardzo dużo kręci, niektórzy po prostu nie zwracają uwagi, że jedzie samochód, wychodzą, powiecie, akurat mijamy taki rząd sklepów i naprawdę czasami to ciężko przejechać. Także wolimy zdecydowanie jechać, jak jest widno, jak jest lepsza widoczność, niż jak jest, wiecie, ciemno. Jeżeli chodzi o tą bieliznę, to wzięliśmy taką i powiem Wam, że początkowa cena to 340 zł. Ja ogólnie to przeznaczyłam na bieliznę 400, także nie jest źle. Trafiłam, ale zainstalowaliśmy aplikację i z obniżką zapłaciliśmy chyba 150 albo 160 zł właśnie za tą bieliznę.
bieliznę. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobra i wytrzyma jakiś czas. No, jakbym miała zapłacić 340 zł za komplet bielizny, no to chciałabym, żeby ta bielizna rzeczywiście dosyć długo wytrzymała, a nie zniszczyła się po miesiącu, czy po pół po, prawda, po no, pół sezonu, bo jeszcze zostało pół sezonu, także no nie chciałabym. W każdym razie, no zobaczymy. Na pewno za jakiś czas Wam dam, na pewno za jakiś czas może dam Wam znać, jak będziecie chcieli. W każdym razie Pani nam jeszcze w sklepie poradziła, żebyśmy kupili taki specjalny płyn do prania właśnie tej bielizny. No ta buteleczka dosyć droga, ale ile zapłaciłam, to Wam nie powiem. Nie powiem, bo nie pamiętam. No w każdym razie za taką buteleczkę no dosyć dużo wyszło. 300 ml. No zobaczymy, zobaczymy. Dajcie znać, w czym Wy bierzecie tą bieliznę termiczną. Czy rzeczywiście kupujecie te specjalne płyny, czy po prostu bierzecie z normalną bielizną w pracy. Dajcie znać koniecznie, bo też nie chciałabym, wiecie, przepłacać, bo jak jest możliwość uprania w normalnym płynie, czy normalnym proszku, to no to wolałabym, wiadomo, w tym niż, a zresztą Artek, jak weźmie sobie do Niemiec, to no ja nie wiem, czy on będzie z tego tak naprawdę korzystał, bo wiecie, szybko, szybko zapomni i wiecie, jak to jest. W każdym razie czekam na Wasze komentarze, że właśnie w związku właśnie z tą bielizną termiczną. Także kochani, taki szybciutki haul zakupowy. Jeszcze pokażę Wam te rzeczy ubraniowe. Natomiast też tak szybciutko, bo chciałabym po prostu już jednak pojechać do tego sklepu, póki widno. I tutaj mamy właśnie te bluzy, tutaj widzę, że jakieś paprochy jeszcze latają. Mam nadzieję, że tego nie będzie widać na filmie. Bardzo fajna bluza granatowa, ciemna, nie jest za gruba i kosztowała 90 zł z kapturem. Martek bardzo lubi bluzy z kapturem, ja zresztą też i no mi osobiście bardzo się podoba. Jeżeli chodzi o tą drugą, to w kolorze szarym, również z kapturem, jest też bardzo gruba, w ogóle nie jest gruba i ta jest już w cenie 60 zł. Mam nadzieję też, że będą długo mu służyć. No jeżeli chodzi o kapę, to jestem pewna, natomiast jeżeli chodzi o tą, to mam nadzieję, że nie wydane pieniądze. Chociaż powiem Wam, że jeżeli chodzi o kik, to ja z ubrań nie jestem zadowolona. Bardzo długo wytrzymują i nic się tak naprawdę przez dłuższy czas z nimi nie dzieje. A jeżeli chodzi o kurtkę, to za kurtkę zapłaciłam 120 zł. Czekajcie, bo mi potrzebne dwie ręce, rozłożę ją i już do Was wracam. Także kurteczka taka, 120 zł, ale powiem Wam, że nie podoba mi się. Nie podoba mi się długa, natomiast no, poszukam po prostu czegoś innego. Zresztą tutaj nawet widzę, że wystają jakieś... No nie, nie, nie. Dobra, nie będę Was już tą kurtką tutaj zanudzać. Mi osobiście się już ta kurtka jednak nie podoba. Zresztą ten materiał taki bardzo, bardzo sztuczny. Myślę, że źle by się w niej chodziło nawet. No ale dobra, dobra. Koniec tematu. Kurtka wraca po prostu do sklepu. Jeżeli chodzi o sklepy, to byliśmy w Biedronce i byliśmy w naszym sklepie. Potem zerknę jeszcze na paragony, bo byliśmy dwa razy w Biedronce i byliśmy dwa razy u nas w sklepie, także cztery paragony mam. Potem jeszcze tak zerknę, ile za wszystko dokładnie zapłaciłam. W Deals byłam, kupiłam wanisz. Powiem Wam, że u nas w Biedronce 20 zł, a w Deals 15, także no różnica nawet dosyć spora. Baterie wzięłam do tych wszystkich grających domków świątecznych, szczotkę, taką zmiotkę, bo gdzieś przepadła w garażu, marchewkę.
Tutaj taką dobrą kiełbasę. Kiedyś kupowałam, nawet fajna była, więc wzięłam część, włożę do lodówki, część zamrożę. Cztery opakowania jajek w Biedronce. Artek wziął sobie kawę rozpuszczalną. Pomidory, taką wzięłam, szynkę doskonałą w smaku. Szynkę doskonałą smaku. Będę robiła sałatkę z uszkami. Także potrzebna jest właśnie szynka. No na razie ją zamrożę, bo na święta, po świętach będę po prostu robić. Jabłka do sałatki, pieczarki, bo będę robiła sos. Ogólnie to miałam kupić takie mniejsze, ale powiem Wam, że już tak wszystko jest przebrane, że nie było szans. Serek Capreggio, musztarda, tutaj pomidorki, jabłka, pietruszka, to wszystko jest do sałatki. Dwa opakowania mąki. Mąkę jeszcze mam, ale wzięłam, bo nie chciałabym wysłać Artka, wiecie, w połowie lepienia pierogów. Mandarynki ostatnio bardzo dobre kupiłam, więc wzięłam jeszcze raz. Takie kupiliśmy. Kiełbaski śląskie, też w Biedronce, na tym dziale, wiecie, z Ladą. No podobno dobre. Pani poleciła słoninę do pierogów, trzy razy chleb, taki szampan sylwestrowy, a tak mówi, że wcześniej wypije. Ale dobra, powiedzmy, że na Sylwestra. Kapusta kiszona, nie wiem, co tutaj jeszcze, ser żółty, zupki chińskie. Powiem Wam, że następnym razem to będą po prostu układać to jakoś inaczej. Oprócz tego to wzięliśmy jeszcze kole, Artek sobie wziął kole, jakieś tam napoje, ale to wszystko jest, wiecie, w wiatrołapie, nie przynosiłam tego i całą zgrzewkę mleka. Oprócz tych zakupów też tego nie przynosiłam, bo szkoda po prostu marnować sił, i tak to bym musiała z powrotem wynieść. Worki na śmieci Artek wziął, bo już się kończą, także no to akurat trzeba było kupić. A i Artek sobie wziął mortadelę, bo jakoś tak miał chęć. Szukał sobie jeszcze takich kotletów, jakichś takich, wiecie, gotowych, ale nie było. Także tutaj chyba wszystko jest. Dobra, kochani. A i w sklepie sobie Artek wziął Tegera. Powiem Wam, że spróbowałam. Nawet mam bardzo fajny smak, taki guma balonowa. No mi akurat smakował. Chociaż dla mnie są te rzeczy zdecydowanie za słodkie, ale powiem Wam, że nie jest tak źle. Dobrze, także chyba już Wam wszystko powiedziałam. Fajna promocja była również na szampon. Ogólnie to miałam wziąć tylko jeden, ale że była promocja 2 plus 1, więc wzięłam. Szamponów i tak się używa, więc zawsze to jest, wiecie, jakaś obniżka. I chyba to wszystko. Cebula, także no, to mamy pokupowane już i na święta, i trochę, mam nadzieję, po świętach, a na kolejne takie większe zakupy na bank chyba pojedziemy dopiero po nowym roku. W Biedronce zapłaciłam, byliśmy ogólnie dwa razy w Biedronce, 255 zł. Drugie zakupy 90 zł. I u nas w sklepie pierwsze zakupy 7 zł. I drugie zakupy 80, niecałe 82 zł. Także no sporo dzisiaj wydaliśmy, no ale wiecie, no jeść trzeba, jakby nie patrzeć. Z czegoś innego można zrezygnować, natomiast no jeść niestety trzeba. Porozkładałam sobie już rzeczy w kuchni, popakowałam wszystko, co trzeba było spakować. Artek usnął na kanapie, więc przyszłam tutaj na górę, nie chciałabym go, wiecie, obudzić, także nie będę tam, wiecie, chodzić. Niech się wyśpi, bo jeszcze powiem Wam, że nie odespał, jeszcze taki, wiecie, chodzi. No nie bardzo, bo przyjechał tak naprawdę z przygodami, ale to już Wam opowiem może w którymś z późniejszych vlogów. Teraz to, wiecie, tak szybko
szybko, szybko ze wszystkim. W każdym razie przymierzam tutaj tą artkową bluzę. Powiem Wam, że bardzo fajna i nie wiem, czy sobie nie kupię takiej samej. Ja lubię ogólnie bluzy z kapy, bo mam nadzieję, że dobrze tą firmę wymawiam, bo powiem Wam, że tak naprawdę to nigdy nie zwracałam uwagi na wymowę tej firmy. Kappa, kappa, no chyba tak się mówi, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie, jeżeli chodzi o ubrania z tej firmy, no to ja jestem bardzo zadowolona. Fajnie się piorą, wypierają się, nie niszczą się tak bardzo szybko w porównaniu na przykład do innych firm, nie kulkują się. No wiadomo, po jakimś czasie no to te rzeczy nie będą wyglądać tak jak ze sklepu, no bo wiadomo, że i pierze się, i chodzi się, ale no ja jestem zadowolona. Ja zauważyłam, że no przede wszystkim, że nie niszczą się tak szybko jak inne rzeczy. A naprawdę te bluzy są często użytkowane, bo my bardzo często w bluzach chodzimy, także nie wiem, nie wiem, albo mu zabiorę tą bluzę, albo po prostu kupię sobie taką samą. Szkoda, że nie było spodni, no bo powiem Wam, że spodnie też bym kupiła. Nawet też sobie, no i Jartkowi też, ale no nie było. Były takie spodnie z takiego dziwnego materiału, więc nie, ale jakby były skapy właśnie w tym samym kolorze, z tego samego materiału, to na bank bym po prostu wzięła, bo jestem zadowolona, bardzo jestem zadowolona z tej firmy i mamy dużo rzeczy i bierzemy i chodzimy i nic się z tym nie dzieje, no bo wiadomo, że po jakimś czasie, no to te ślady użytkowania jakieś są widoczne, ale nie w takim stopniu jak na przykład na innych rzeczach. Także nie wiem, czy Artek nie pożegna się z tą bluzą po prostu. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze będziemy po świętach w KIK. No zobaczymy, jak to będzie. Jak nie będzie chciał w tej bluzie chodzić, to sobie ja wezmę chociaż. Chociaż na pewno będzie chciał, bo jemu też się bardzo podoba. Także prawdopodobnie chyba kupię sobie swoją bluzę, a ta będzie po prostu jego. No dobra, kochani, nie wiem, powiem Wam, co będę robić dzisiaj. Jeszcze za bardzo nie mam co, tak naprawdę. Wszystko, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy tutaj. Artek poprawiał drzwi, ale zrobi to, dokończy już to po świętach, bo ogólnie to jeżeli chodzi o malowanie, to musimy malować. No niby mamy jeszcze tą farbę, ale powiem Wam, że po jakimś czasie, jak się pomaluje, to no po prostu zmienia farba kolor i no też tak bez sensu kupować od nowa nową farbę, bo na całą ścianę nie starczy i tak by trzeba malować ścianę, a biały kolor na dole bardzo mi się sprawdza, jeżeli chodzi o malowanie ścian. Wiadomo, że no też się ubrudzi, ale biały to jest biały, wiecie. Pomaluje się trochę, kawałek nawet i tego po prostu nie widać, a na kolorze to widać. I no niestety coś za coś. A biały kolor ja lubię we wnętrzach i powiem Wam, że bardzo dobrze się czuję właśnie w takim kolorze, niż lepiej się czuję w takim kolorze niż w takich bardzo nasyconych. Pamiętam, kurczę, jakiś czas temu to były modne właśnie takie bardzo nasycone, ciemne kolory, wyraziste, zielony, pomarańczowy. Jezu, jak ja nie lubię pomarańczowego koloru we wnętrzach, a już jak jest jakaś morela, to już po prostu nie wiem. Miałam taki kolor oczywiście, jakby nie patrzeć w mieszkaniu chyba jeszcze. Bo tutaj to jak przyszliśmy, to już bardziej tak szarości, brązy, natomiast niebieski miałam na ścianie, natomiast tam w moim pokoju mam taki miętowy, ale też będziemy, wiecie, tam wszystko przemalowywać. Artek jak tam wejdzie już, wiecie, żeby zrobić, tak wiecie, na tip-top, to też przemalujemy po prostu na biało, ale tym to chyba się zajmiemy już, jak zrobimy ogrodzenie, bo w wakacje mamy zamiast zrobić ogrodzenie i wiecie, tyle planów, co my mamy, to chyba nikt nie ma. Tylko kasy brakuje. Niestety, kurczę, to powiem Wam, że przydałoby się wygrać w totolotka
albo w jakiejś innej grze, a tu niestety trzeba na to wszystko zasuwać. Chociaż powiem wam, że jakiś czas temu to się dowiedziałam, że ten dom to nie jest wcale nasz. Do tej pory szukamy właściciela, no bo chcielibyśmy czynsz płacić, a tutaj niestety nie ma komu. Ale pewnie się domyślacie, o kogo chodzi. No dobra, kochani, ja tutaj sobie jakiś, na pewno jakiś, może sobie film włączę. Film sobie włączę, albo może jakiś serial, a jak Artek, wiecie, obudzi się, to pójdę zrobić jakąś może kolację. Kolację, taką obiadokolację, może coś takiego. No bardziej kolację, bardziej kolację. Dobra. Dobra. Dobra, kończę, kończę. Do zobaczenia wkrótce. Pa. Słyszę, że Artek chyba się obudził, bo tam stuka, puka, także schodzę na dół i chyba namówię go, żebyśmy napalili sobie dzisiaj w kominku. Wiecie, nie taki kominek z telewizora, tylko taki prawdziwy, całkowicie inaczej to się odczuwa. To też fajne, natomiast jednak taki naturalny ogień to jest coś zawsze innego. My nie palimy w kominku często, bo jest za ciepło i czasami było tak, że napaliliśmy i zaraz musieliśmy zgasić, bo nie dało się wytrzymać w pokoju. A dzisiaj jest taki troszeczkę chłodniejszy dzień, też wyłączyliśmy piec, bo nie da się wytrzymać i w tym kominku można bez problemu napalić. Także w ten sposób spędzimy sobie dzisiaj wieczór przy kominku, przy dobrym filmie, na pewno może włączymy sobie jakiś fajny film świąteczny i przy dobrym jedzeniu. I pokażę wam tą ozdobę, którą Artek przywiózł. Myślałam, że jest ona na dole, ale jest tutaj. Zresztą jeszcze wszystko mam nierozłożone, także jeszcze jest tego tutaj w koszach pełno. Także taka zawieszka, taka dekoracja tutaj sobie będzie pewnie wisiała na górze. Tutaj gdzieś może w sypialni, no zobaczę. W każdym razie, no fajna taka zawieszka. Także kochani, ja zmykam na dół. Postaram się jeszcze wam nagrać, jak się pali w kominku. Ja bardzo lubię. I chyba już naprawdę się z wami już pożegnam. A jak nie, to jeszcze się na pewno do was odezwę. Ale myślę, że to już chyba będzie koniec tego vloga. Także wszystkiego dobrego wam życzę. Mam nadzieję, że jeszcze wrzucę jeden vlog. Natomiast nie wiem. Nie wiem, powiem wam, jak się wyrobię. Zobaczymy jeszcze, jak będziemy stać z przygotowaniami. Z gotowaniem. Oczywiście my nie gotujemy dużo, bo kto by to zjadł tak naprawdę. Ale wiadomo, takie dania tradycyjne, pierogi. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj się nie wezmę za te pierogi. Chociaż nie wiem, nie wiem. Dobra, nie będę myśleć. Najpierw idę namawiać Artka na palenie w tym kominku. Dobrze, kochani, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, pa! Jeszcze skarpety z metkami, ale już wiszą. Wiszą i czekają na prezenty, na słodkości. I tutaj mam ten domek, który Artek kupił w Action. No tak, Artek kupił, bo powiem wam, że ja w tym roku to tak biednie, jeżeli chodzi o ozdoby. Sami zauważyliście, że w tym roku to szału nie było, jeżeli chodzi o hole zakupowe. Nie wiem, czy te ozdoby po prostu mi się nie podobały, czy nie mam pojęcia, czy jakoś nie miałam chęci, żeby to wszystko sobie kupić. Nie, nie wiem, nie wiem. W każdym razie tutaj już początek naszego świątecznego miasteczka. Mam nadzieję, że to, wiecie, w końcu będzie miał ręce i nogi i wyjdzie tak fajnie jak co roku. Wiadomo, że jak jest ciemno, to inaczej to wygląda niż teraz. Spróbuję wam to nagrać. Na pewno wam nagram i pokażę wam, może niekoniecznie w dzisiejszym vlogu, ale może w kolejnym. Tutaj oczywiście ta gwiazda, którą kupiliśmy w tamtym roku na choinkę. Przestawiłam ją tutaj. Stoi tak jak w tamtym roku, a tam na tamtej
Na tamtej komodzie zostały po prostu te grzyby, choinki drewniane i nic tam nie ruszałam, po prostu zabrałam tylko tą gwiazdę. Tutaj mam tego Mikołaja, no i zaczęliśmy ubierać już choinkę i w tym roku postawiłam na ozdoby białe i naturalne. Jeszcze oczywiście tutaj na choince nie wszystko. Tutaj zasłony nowe jeszcze muszą poprawić, porozciągać. Natomiast jeżeli chodzi o choinkę, no to bardzo mi się podoba i wiecie, nie trzeba mieć co roku takiej samej. Postawiliśmy na ozdoby białe, nawet sporo ich znalazłam. Ozdoby naturalne, szyszki, które malowałam chyba nawet w tamtym roku. Powiem Wam, że w przyszłym roku to. A, widzicie, ta jest tylko tak położona, bo nitka pękła. Nitka pękła, także muszę pamiętać, żeby po prostu tą szyszkę zawiesić. Tutaj mam taki domek, który kupowałam albo w tamtym roku, albo 2 lata temu w Tedim. Też bardzo ładne te domki. Żałuję, że nie kupiłam ich więcej, bo super wyglądają. No powiem Wam, że. No, podoba mi się ta choinka w tym roku, taka bardziej chyba elegancka. W tamtym roku mieliśmy kolorową, jak pamiętacie, natomiast w tym roku jednak biel i naturalne ozdoby. I koniecznie latem musimy wybrać się właśnie po te szyszki, bo super wyglądają. Nawet Artek mówił, że kurczę, jak to fajnie wygląda. Także koniecznie musimy wybrać się właśnie latem po te szyszki. Przed okresem typowo świątecznym będę po prostu malować. Mam brokat, także możliwe, że jeszcze te szyszki obsypę. Tam jeszcze zasłon wystaje, właśnie teraz widzę, wystają te linki, wiecie, od tej taśmy. Także no, muszę to pochować, ale to wiecie, jeszcze jest czas. Jeszcze będą rozsuwać tę zasłonę, także te linki jeszcze muszą zostać. Ale ładne te zasłony. Bardzo jestem zadowolona i jeszcze sobie zamówię. Już sobie wymierzyłam, zamówię sobie albo takie same, albo bardzo podobne do sypialni. Dajcie znać koniecznie w tym roku, jaką macie choinkę, czy kolorową, czy jednobarwną. Oczywiście jeszcze będą dowieszać się ozdoby, że tam mam takie śnieżynki drewniane. Po prostu mam, wiecie, wszystko popakowane w tych pudłach, w tych, wiecie, kartonach, w tych plastikowych i no, muszę po prostu poszukać. Ale teraz, jak będę po prostu w tym roku pakować ozdoby, to popakuję tematycznie i w przyszłym roku będzie łatwiej. Ogólnie to chciałabym. Nie patrzcie na podłogę, bo jeszcze jest brudna, jeszcze nie posprzątana po ubieraniu choinki, ale jeszcze mamy czas, kochani. Don't we know?